Cześć, czołem. Pewnie słyszeliście już o tym, że samochody Google Street View wrócą do Polski. Listę miast oczywiście pokażemy w tym materiale. Natomiast czy zastanowiliście się może w jaki sposób w ogóle to się dzieje, że samochody wyjeżdżają na ulicę z kamerami na dachu i potem możemy sobie oglądać całą powierzchnię planety. No może przesadzam, powiedzmy większą część powierzchni naszego kraju, chociażby właśnie na Street View. No i cóż, właśnie w tym materiale omówimy sobie, jak działa ten samochód, w jaki sposób to trafia do usługi, no ale też omówimy inne sposoby, wiecie, nagrywania czy zgrywania danych, bo możliwe, że część z Was o tym nie wie, ale Google Street View można też tworzyć chociażby samemu. Także o tym wszystkim pogadamy w tym materiale. Zapraszam serdecznie. Google Street View wszyscy znacie, ale być może nie wiecie, jak to wszystko jest zorganizowane, jak to wszystko się zaczęło. A zatem, jest taka firma Immersive Media Company, która zajmuje się sferycznym wideo, czyli takim, które można obracać we wszystkie strony. Pierwsze tego typu wideo wydali już w 1995 roku, stawiając na trójnogu tego typu kamerę i nagrywając mecz NBA. Jednak w 2006 roku firma odpaliła projekt wysyłając Volkswagen Beetle na ulicę USA do zbierania danych georeferencyjnych z ulicy. W tym samym roku IMC poszło do Google z pomysłem na Street View i dostarczyło materiały, które w kilka dni po premierze obejrzało 75 milionów ludzi. W tamtym czasie mapy były jednym z ważniejszych projektów dla Google, a Street View brzmiało jak coś bardzo innowacyjnego. I tak oto Google odrzuciło deala z IMC i zbudowało własne kamery, umieszczając je na autach i wysyłając w podróż po USA. I tak w 2007 roku Amerykanie mogli zobaczyć Street View w największych miastach swojego kraju. Jak to działa, zapytacie? Cóż, obecnie mapy Street View można udostępniać telefonem. Serio, ale wiadomo, że nie jest to tak skuteczne jak auta z zaawansowanym systemem kamery. I tutaj Google montuje taki system na dachu składający się z, no, od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu obiektywów. Z roku na rok te systemy się rozwijają. Obecnie mają one zaimplementowane też skanery LiDAR do badania głębi 3D, dalmierze czy czujniki jakości powietrza. Następnie tak zebrane zdjęcia trafiają na Google, gdzie czeka ich odpowiednia obróbka. Zdjęcia mają przypisane dane lokalizacyjne powiązane z Google Maps, dzięki czemu firma jest w stanie dokładnie stwierdzić, gdzie zostały wykonane. Do tego dochodzą dane z czujnika nawigacji bezwładnościowej. Zdjęcia są w końcu rejestrowane w ruchu, do tego montowany jest też czujnik prędkości koła. Taką papkę danych skleja się w całość, a po jakimś czasie mapy zostają zaktualizowane, wtedy my możemy zobaczyć Street View w aplikacji. Samochody to rzecz jasna nie wszystko. Są miejsca, do których trudno się dostać, dlatego też firma wykorzystywała chociażby trójkołowce, aby zbadać wyjątkowe szlaki, takie jak Stonehenge. Swój system doczepiała też na skutery śnieżne, by zbadać trasy igrzysk zimowych. A żeby było ciekawiej, w 2017 roku zarejestrowano nawet zdjęcia z, uwaga, z aktywnego wulkanu Marum na wyspie Ambrim. Pojawiły się też zdjęcia z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, także widzicie, firma ma trochę pomysłów na ten projekt. Skąd tak ekstremalne pomysły? Cóż, jak możecie się domyślić, obfotografowanie całego świata zajęłoby Google całe wieki, a jednak dużą rolę w rozwoju map od zawsze miała społeczność. Dlatego w 2017 roku firma dogadała się z przeróżnymi producentami sprzętów w celu stworzenia certyfikowanych kamer do rejestrowania zdjęć na potrzeby Street View. Jedna z takich kamer, czyli Insta360 Pro, używa 6 obiektywów do rejestrowania wideo w 8K i ma specjalny tryb 5 klatek na sekundę, właśnie do tworzenia kontentu dla Street View. Tak zarejestrowane dane są zgodne ze standardami Google, a poza tym wystarczy je później przesłać, by firma zrobiła z nich użytek. Oczywiście w usłudze Street View będą miały podpisanego autora. Samochody Google Street View po raz pierwszy zawitały w Polsce w 2011 roku. Mapy trafiły zaś do użytku już w 2012. Później trafiały do Polski jeszcze kilkukrotnie. Między innymi w 2014 roku, kiedy obfotografowano znacznie szersze obszary niż tylko większe polskie miasta. Później robiono zdjęcia w 2017, 2018 i teraz wiemy, że samochody firmy wrócą na polskie drogi już w czerwcu tego roku. Do października mają zrobić zdjęcia w 82 miastach w różnych częściach Polski, m.in. w województwie kujawsko-pomorskim, łódzkim, śląskim czy lubelskim, no a pełną listę miast widzicie teraz na ekranie.
Jednak od 2020 roku można też zdjęcia wrzucać po prostu samemu, albo kamerą sferyczną, albo nagrywając lokalizację smartfonem według wskazówek aplikacji. Działa to podobnie do wykorzystania funkcji AR, czyli Live View. Odpalamy nagrywanie w aplikacji Street View i idziemy. Wcześniej jednak trzeba sprawdzić, czy kamera jest dostosowana do wymogów usługi. Jeśli więc jesteście w miejscu, gdzie widok z ulicy nie działa, a oznacza, że się przyda, no to wiecie co zrobić. No to co, zostaje Wam kupienie kamery sferycznej za 3,5 tysiąca dolarów. No, są jeszcze tańsze, ale ta akurat jest taka, wiecie, taka... Okej. Okay. Albo po prostu wyciągnięcie smartfona w odpowiednim miejscu i zgranie wideo dla Google, żeby mogło zrobić z tego użytek. No, w każdym razie, w jakimś sensie możecie się do rozwoju Street View przyczynić. Nie musicie mieć samochodu, wystarczą chęci i jakieś urządzenie z aparatami. Dajcie znać w komentarzach, czy korzystacie ze Street View i może macie jakieś ciekawe linki związane ze śmiesznymi miejscami, które gdzieś tam samochody Google w jakimś czasie ujęły. A tymczasem się żegnam, jak zawsze dzięki za oglądanie materiału, trzymajcie się w zdrowiu, na razie, czołem.